No siema. To jest dla mnie dosyć ważny film, ponieważ może nie będzie on zbyt długi, ale ogólnie w tym filmie chodzi o to, że i teraz mogę wam oficjalnie ogłosić, jak już pewnie wiecie po tytule, jutro mi przychodzi nowy komputer. Obecnie korzystałem z Acer Nitro 5. Szczerze jestem zadowolona z tego komputera, no ale na obecne na obecną grafikę i obecną technikę ten komputer już nie wyrabia, więc laptop, bo to nie był komputer, tylko laptop. Więc postanowiłem zamówić nowy komputer, na który odkładałem ponad dobre pół roku. No, około 5-6 miesięcy. No i jest to komputer, który ma mi wystarczyć na moje potrzeby. Muszę wam teraz pokazać, co tutaj się zmieniło, bo to jest ważne. No tak, stanowisko wygląda tak. Tu mam lampę, ona zostaje, no bo ta lampa jest jednak ważnym elementem. No ale tak jak mówiłem, dwa monitory, tak to biurko nie jest tak duże, jak mi się wydawało, ale trzeci monitor, jakbym się postarał, to by też tu wszedł. No i chyba też tak kiedyś zrobię, ale to dajcie mi czas. No to mieszka klawiatura, no mówiłem, że jednak to jest takie ważne. No i te wszystkie kable, nie? Mam tutaj dwa HDMI. No to są takie te ważne kable, nie? I chyba z 8 USB-ków. No ale mam adapter jeden pod C, więc powinno mi to wystarczyć. No Stream Deck, no to oczywiście, że on zostaje. Mikrofon, bo mikrofon też jest ważny. I w sumie to tyle. Tu w tym miejscu będzie stał komputer, do tego będą podpięte wszystkie kable. No i tutaj jest komputer na dole. Mój stary. Więc tak na razie wygląda moje stanowisko. Jutro będzie update, bo dzisiaj. No dzisiaj taka trochę skicha, nie? Bo nie ma jeszcze kompa. Ale jutro jak dojdzie, to mam dam znaka. I przetestujemy go oczywiście, no bo trzeba go przetestować, nie? Sio! Kogusia! No co? No co? Zostaw moje skarpetki w spokoju. Dobra. Przyszedł komputer, jest czwartek. Tak jak mówiłem. Przyszedł, tylko że nie do domu, tylko musiałem go odebrać osobiście, ponieważ nie było mnie w domu, no i kurier oczywiście co zrobił? Nie dowiózł, nie zostawił tutaj tego, tylko... O! Tylko musiał oczywiście oddać to do punktu, więc... prezentuję nowy komputer G4M3R Gamer. I teraz pomóż, bo przydałoby się go rozpakować. Nie będzie to takie proste, więc muszę iść po nóż. Jest to do końca legalne, że mogę używać tej nożna. Siema, Eniu! YouTube, ale zobaczymy, co mi YouTube napisze pod tym filmem. Więc jest moja nowa paczucha, na którą czekałem prawie tydzień, bo już była zamówiona w poniedziałek, tak? Fajne. Jezus! Jezu, jak ja się jaram tym komputerem. Ja jeszcze od tej dobrej strony wam go pokażę. To jest coś pięknego. Widzowie, to jest po prostu coś pięknego. To jest cudo polskiej techniki. Polskiej, zagranicznej. Kurde, nie od tej strony. A, ciuch, bo to było być od tej strony. Prezentuję wam Gamer Elite przed wami. Wow! Ja, to jest komputer, kurde, mój, nie? Się prezentuję. To jest moje już. To jest jeszcze taka siatka, która jest w ogóle na magnes, co ciekawe. Żeby żaden kurz się tutaj nie dostawał. Ale fajnie, zawalista. Dobra.
ten komputer jest potężny. Jaki duży w ogóle, nie? Tym miejscem będzie to miejsce. Sekundę obok was. O, sam komputer nie jest tak ciężki jak budowa. Lekki co prawda też nie jest. Się zmieścisz tutaj w ogóle, kolego? Dobra, zmieścisz się. Myślałem, że się nie zmieści. Ogólnie mam strasznie dużo wejść. Dużo jest wejść. Design tego komputera jest naprawdę piękny. Czad. Nie no, ta szyba to jest w ogóle szkło. To jest szkło. To się zdejmuje w ogóle. Nie będę tego otwierał. Na razie. Albo go... Na razie, minimalnie. Teraz możemy go otworzyć. Pachniesz nowością, kolego. Nie, pachniesz nowością. Nowe podzespoły. Wszystko tutaj wychodzi. Ogólnie wszystko jest nowiusieńkie. Więc nie chcę nic tutaj urwać, zepsuć czy coś. Bo będzie to... Jakie, wiecie jakie będzie, nie? Ogólnie fajnie wygląda z przodu, ma fajną tą. Z boku pecet jak pecet. Ale z tyłu... No, jest potwórek. Jest naprawdę fajnie zrobione. Tu podpiłem te dwa kable. Te dwa wyjście od anteny. Tutaj jest antenka i wszystko. Dobra, uwaga. Jo! O kurde. Zaraz jeszcze tutaj smooth. O! To się... Ten, to muszę zdjąć to samo niestety. Nie no, design tego komputera jest przepiękny. Czy ty musimy... Ale jest chłodniutko tutaj. Czy jest jakaś folika do zdjęcia? Chyba nie. Z przodu też nie. Jo, wszystko tak fajnie chodzi tutaj. Czad. Ja jestem naprawdę zadowolony z tego komputera. Tak właśnie myślałem. Tego komputera chciałem. W ogóle on ma jeszcze zmienienie opcji LED. Mogę sobie go ustawić praktycznie w każdym kolorze. Białym. Teraz się muszę zabrać za konfigurowanie tego komputera. Już drugi monitor też jest podpięty, już chodzi. Tylko nie widać tego w aparacie. Tylko muszę jeszcze skonfigurować tutaj wszystko, bo muszę tutaj dać tak. No już tutaj sprawdza najnowszą wersję aktualizacji, bo mam Windows 11 Pro. Nie no, pięknie ten komputer wygląda. No co ja mam wam widzowie mówić? To jest cudo techniki. Tu jest upakowanie. Jest duże, nie powiem. Tu jeszcze jest, mam jeden sprzęt, który... Tam są kable ogólnie wszystkie. No i wiecie jak to jest z kablami, nie? No już będzie zaraz skończył. Komputer jest... Zanim będzie można kontynuować. Okej. Okay. Ja to już go skonfigurowałem. Tutaj już wszystko mam. Tylko ostatnie rzeczy zrobić i takie pologować się, poinstalować rzeczy. No i tyle. No i w sumie to chciałbym wam podziękować za ten film. Nie wiem czy mi widać. Teraz mi widać. Bo to w sumie dzięki wam, bo tak dla siebie bym nie kupowała tego komputera. Ale ze względu na to, że nagrywam filmy dla was i że robię content, no to potrzebuję mocnego komputera. I wydaje mi się, że ten mi się sprawdzi naprawdę na długo, bardzo dobrze, więc widzimy się w następnych materiałach, no i wpadajcie oczywiście na daily. Piątek, sobota, niedziela i poniedziałek. Są to 4 dni, w których będę robić daily i codziennie będzie wlatywał odcinek o godzinie 15, więc mam nadzieję, że będziecie oglądać, no i się widzimy. Więc siemano!